Czekałem na was, a wy przyszliście do mnie. Już 12 raz grupa weteranów turystyki górskiej z Jarosławia zorganizowała 2 kwietnia rajd papieski na najwyższy szczyt Bieszczadów, by tam w godzinie śmierci papieża Jana Pawła II zatknąć papieską flagę z napisem: Nie było lepszego od Jana Pawła II, Jarosławianie. Wyprawa rozpoczęła się pod jarosławskim ratuszem, gdzie uczestnicy odśpiewali barkę, pieśń, którą najbardziej ukochał Jan Paweł II. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu. Razem z Tobą nowy zacznę dziś ów. Flaga, która co roku pojawia się, na której pojawiają się oczywiście nazwiska i imiona uczestników tej imprezy, jest darowana oczywiście przez panią Katarzynę Zdzisława Dziedzic z firmy Lycra. Serce, którym się podzielimy oczywiście na samym szczycie, darowane jest przez państwa Macieja i Kamila Kuźniarowski. W drodze na Ternicę w miejscowości Jasień pokłonili się Matce Bożej Bieszczadzkiej w jej sanktuarium, której wizerunek intronizował 7 lipca 1968 roku ksiądz kardynał Karol Wojtyła. Na Ternicę, czy tą drogę ekstremalną, wychodzę 4 raz. Pierwszym razem namówiła mnie koleżanka. Poszłyśmy sobie tak z obawą trochę, ale dałyśmy radę i co roku po prostu już jest chęć, już jest motywacja, żeby po prostu iść, żeby zaliczyć kolejny raz tą ekstremalną drogę krzyżową. Obaw przed wyjściem nie mam, bo wiem, że dam radę. Fantastycznie, polecam wszystkim, zapraszam co roku. Do tego, żeby uczestniczyć w tym, bo przeżycie jest naprawdę niesamowite. Po raz 12 jesteśmy obecni tutaj w Wołosatym. Ci, co są po raz pierwszy, no, muszą wziąć poprawkę na to, że ktoś wcześniej już oczywiście tutaj był. W chwili śmierci podjęliśmy decyzję, żeby coś takiego zrobić, żeby uhonorować Jana Pawła II właśnie wyjściem na Tarnicę w godzinę jego śmierci. I w tej dzisiaj uczestniczę na zamknięciu i całej wyprawy. Jeśli ktoś zasłabnie, czy nie będzie miał siły, czy coś pomóc, jestem do dyspozycji. O godzinie 18:00 ponad 100-osobowa grupa pielgrzymów zebrała się w Wołosatem, aby wyruszyć pieszo szlakiem niebieskim przez Chudów Wierszek na Tarnicę. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Weź przez krzyż i męczę swoją świat odkupić raczy. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich. Oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. A teraz nikt nie uczynił żadnego ruchu w jego obronie. Ta obojętność wydaje się wprost potworna, a ten nagły zwrot pogwałconego procesu prawie niepojęty. Króluj nad nami, króluj nad wiekami, my z Tobą pójdziemy na boje. Książę ciemności, pieśnie ciepła bramy, królestwo wzmocni się Twoje.
tak wielu rusza na swoją własną wojnę o wyzwolenie z nałogu. Są zniszczeni, są obolali i może zawiedzeni. Chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat. 21 już wiek. Bardzo często, wgłębiając się w tajemnicę nabożeństwa Drogi Krzyżowej przy piątej stacji, autorzy obrazów malarskich czy rzeźb pokazują nam, że za Chrystusem dźwigającym ciężki krzyż w tym najczęściej znajduje się muskularny mężczyzna. Nierzadko z brodą, który pomaga go nieść. Ta stacja akurat nie, jakoś tak od pierwszego razu, jak byliśmy 18 lat temu tutaj pierwszy raz, nawiązuje do Gobrowców. I jakoś tak się zdarzyło, że to było właśnie w tym samym miejscu, cały czas, od 18 lat. I nazwaliśmy sobie to miejsce, które wy na pewno dzisiaj również będziecie wspominać i nazywać. I może przekażecie innym, jak będziecie chodzić oczywiście na tablicę, w tą stronę. Że to jest drzewo Gobrowców. To drzewo, które tutaj po prawej stronie, ten wygięty bóg, to jest, tak nazwaliśmy sobie i od tej pory po prostu tutaj staramy się tą piątą stację rozważać i tak sobie ją nazwaliśmy. Pierwszy raz idę tutaj na tą drogę papieską. Chodziłem na te drogi w Wielki Piątek. Idę po prostu, mam swoją intencję i w niej idę. Żeby było dla Ciebie intencja spełniona, no to trzeba iść i ona się wtedy na pewno spełni. Kroplą, jednak stróżką spływa po Twojej twarzy. Wszystko tak bardzo boli. Idziesz, mój Panie, powoli, choć popychany przez żołdaków, którym się śpieszy. Pochylony pod ciężarem krzyża. Jestem Sanoka i chodzę pierwszy raz na drogę krzyżową z okazji Jana Pawła II. Nie idzie się ciężko, jest łatwa trasa i dam radę dojść do końca. Przyszłam tutaj w intencji całej swojej rodziny, a przede wszystkim dla Jana Pawła II. Po trudnej nocnej wędrówce o godzinie 21:37 na szczycie zamocowano flagę papieską na krzyżu z napisem „Nie było lepszego od Jana Pawła II, Jarosławianie”. Podzielono się piernikowym sercem, symbolem miłości do świętego Jana Pawła II papieża, który zmienił świat i ludzi, a na koniec wszyscy wspólnie odśpiewali barkę. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mógł. Jestem Tobą człowiekiem, moim stanem, stolem tego domu, tą pracy z Tobą. I czyste serce. Po raz 12 jesteśmy na szczycie Tarnicy, najwyższym szczycie tutaj Bieszczad. Po raz 12 przychodzimy do Jana Pawła II. Stąd najbliżej mamy do niego, który patrzy z okna domu ojca. Ponad 100-osobowa ekipa ludzi z całego Podkarpacia przyjechała tutaj, aby oddać na tym szczycie góry jemu cześć w godzinie jego śmierci. Wzmacnialiśmy się drogą krzyżową, którą odprawiliśmy od Wołosatego przez Chudów Wierszyk niebieskim szlakiem. Cieszę się, że inicjatywa zainicjowana w 2005 roku w godzinie jego śmierci przed pogrzebem dziś znalazła wielu entuzjastów. Tych ludzi, którzy wychowani są w pokoleniu JP2. Tych ludzi, do których przemawiał Jan Paweł II, a dzisiaj możemy mieć owoce z tego pięknego spotkania. Zachęcam wszystkich do tego, aby podjęli trudy, wyzwania, aby stawili się na tej górze za rok, w kolejną 13. rocznicę jego odejścia do domu ojca.